Druga rzecz z Pieśni nad Pieśniami. Określenie, które mi się bardzo podoba, ona kiedy o tym opowiada swoim oblubieńcu, to mówi, że on jest cały śnieżno-biały i rumiany. I to jest trochę dziwne. No w sensie, jak można być jednocześnie śnieżno-białym i rumianym? Znaczy, no ewentualnie no, można być w habicie i być czerwonym, ale jakby rozumiem, że ona mówi oczywiście o jego twarzy, tak? Ona na niego patrzy i mówi, że on jest śnieżno-biały i rumiany. Słuchajcie, no śnieżno-biały znaczy, że jest taki, ma jasną karnację, nie? No, no biały jest. Tam, gdzie jest rumiany, to w ogóle po hebrajsku jest dosłownie krwisty. No bo wiecie, że rumieniec to jest po prostu krew, tak? Która podchodzi pod skórę. I, więc on jest jakby blady i czerwony. Czyli ma jakby takie pąsy, nie? Tak się blednie i czerwienieje, nie? Co się za tym kryje? Bo to jest bardzo piękna rzecz. Z czym wam się kojarzy śnieżno-białość? Jak się mówi, że coś jest śnieżno-białe, czyli jest niezabrudzone, tak? Nie ma ani tam skazy, ani czegokolwiek brudnego. No to znaczy, że jest czyste, tak? Czyli ona mówi tak, ten mój, no to jest śnieżno-białe, czyli jest czysty, ale jakiś taki czerwony. W sensie i taki, i taki. Co to znaczy? Panowie, proste pytanie. Czy jest między nami facet, chociaż jeden, który może zupełnie szczerze, bez ściemy, podnieść rękę w odpowiedzi na następujące pytanie? Nigdy w swoim życiu, ani razu, w żaden sposób, ani ciałem, ani myślą, ani czymkolwiek, nigdy nie popłynąłem w nieczystość. Ręka do góry. Ja też nie mogę. Panowie, zadałem to pytanie w swoim życiu prawdopodobnie już 15 tysięcy razy, nie? Na różnych spotkaniach wielkich i tak dalej. Nie spotkałem jeszcze nigdzie żadnego mężczyzny, który mógłby podnieść rękę i powiedzieć tak, nigdy nie popłynąłem w życiu w żadną nieczystość. Znaczy nie, raz się zdarzyło, raz chłop podniósł rękę. Miałem rekolekcję w Warszawie kiedyś, to były takie małżeńskie, było chyba 3000 małżeństw w katedrze warszawskiej. Mówię to pytanie i jeden chłop, ręka do góry, nie? Wszyscy w ogóle totalny szok. On do mnie przyszedł po spotkaniu i mówi, że nie zrozumiał pytania. Ale to wszystko jasne. Zapytałem go, słuchaj, a co zrozumiałeś? On mówi, ja myślałem, że ojciec pyta, kto nigdy nie zdradził swojej żony. Ja mówię, słuchaj, nie zdziwiło cię, że jesteśmy tam 3000 małżeństw i żaden chłop, wszyscy zdradzili swoje żony. On mówi, no, no dobra, mówi, przegrałem, nie? Otóż panowie, zauważcie, panowie, czystość jest jedną, jeśli nie w ogóle pierwszą, najbardziej nieoczywistą rzeczą w naszym życiu. Nieoczywistą. Nie chodzi mi o to, że panie nie mają z tym w ogóle problemu. Jasne, że też, że mają. Ale panowie, u nas to jest zupełnie inna dziedzina. Otóż ona, kiedy mówi o nim, że jest śnieżno-biały i rumiany, to o czym mówi? Ona mówi tak. Żeby on mógł być śnieżno-biały, czyli żeby mógł być czysty, to za tym musi stać po prostu walka aż do krwi. I ona mówi, widzę, że on, żeby mi trwać w czymś takim, to on się musi strasznie napracować nad tym. Otóż panowie, to jest, które już piąte chyba pytanie, czy możecie sobie odpowiedzieć szczerze, że tutaj jesteście krwiści? Bo to, że jesteście śnieżno-biali, to nie pytam, nie? Bo, znaczy, to już pytałem, bo nie jesteście. Ale czy możecie powiedzieć, że podejmujecie w tej dziedzinie walkę po prostu jak rycerze, żołnierze, samobójcy i tak dalej? Bo ja jak patrzę na przykład na swoją dziedzinę, tak, opierania się różnym rzeczom, no to u mnie tam idzie pokusa, nie? Nie! A, dobra, nie? Więc na tym polega u mnie opieranie się pokusą, nie? Panowie, to jest strasznie istotne. Wiecie dlaczego? Kogo potrzebują kobiety? Jest taki bardzo obiegowy, takie przekonanie, że kobiety bardzo są pociągnięte i faceci są bardzo atrakcyjni są dla nich kiedy? Kiedy facet jest bardzo silny. Tak się mówi. Silni mężczyźni, mocni mężczyźni są bardzo pociągający dla kobiet. Jak jest taka łajza, nie? Taka co tam ten, no to jak to ma być pociągające, nie? A jak kobieta spotyka naprawdę mocnego, silnego mężczyznę, no to jest pociągnięta. Tak teraz uwaga. Na czym, panowie, polega siła mężczyzny? Otóż, panowie, gdyby między nami znalazł się jeden, który nigdy w życiu nie popłynął w nieczystość, to co można by o nim powiedzieć? Że on jest najsilniejszy z nas wszystkich. Bo on się oparł wszędzie tam, gdzie my się, panowie, nie oparliśmy. A na tym polega siła, że jak coś przychodzi, to ty mówisz nie i to jest nie. To jest siła. Otóż, panowie,
najsilniejszy mężczyzna świata to jest najczystszy mężczyzna świata. Chcecie być atrakcyjni i pociągający do swoich kobiet, chcecie być dla nich po prostu siłą chodzącą, że ona wręcz po prostu się chowa pod stół, to bądźcie czyści. Siła mężczyzny polega właśnie na tym. Władza mężczyzny polega na tym. Uwaga! Czy mężczyzna powinien być w tym świecie władcą? Wszystkie feministki, was pytam. Czy mężczyzna powinien być władcą w tym świecie? Uwaga! Tak, powinien. I tu już wszyscy mówią, a właśnie, to jest Kościół katolicki. Uwaga! Tak, powinien być władcą samego siebie. Koniec jego królestwa. Tak, mężczyzna nie ma być władcą kobiety, tylko ma być władcą siebie samego. Panowie, władacie sami sobą? Bo jeśli ulegacie czemuś, czemu nie chcecie ulegać, to znaczy, że nie władacie sami sobą. To znaczy, że coś innego wami włada. Że macie władcę, który przychodzi i mówi, zrobisz to, a ty mówisz, A wy tam mówicie, nie zrobię, a potem robicie. Wtedy jesteście niewolnikami czegoś. Panowie, do mnie jak nasze przychodzi jakiś młody chłopak, taki z duszpasterstwa, nie? I mówi tam, ojcze, ja jestem już na czwartym roku studiów i nie mam dziewczyny. Czy ojciec mógł mi pomóc? To ja po pierwsze sobie myślę, no do księdza przyszedł, nie? Mówię, samo to, że przyszedłeś, to już jesteś skasowany, mówię, skoro do mnie przychodzisz z takim pytaniem. Ale mówię, no jak chcesz, ja ci powiem, bo wiem, no wiadomo, że wiem, nie? Co nie wiem, nie? Mówię, w bardzo prosty sposób, mówię, jak nie masz dziewczyny. Mówię, a czysty jesteś? W sensie żyjesz w czystości? Będziesz żył w czystości, ona się natychmiast znajdzie. Bo one mają radar. I nie chodzi mi o to, że ma chodzić z kartką, tak? Jestem czysty, tak? Nie używam pornografii, nie? Taka kartka, nie? Nie, nie, nie. One to wyczują. Kobieta to wyczuje. Bo kobieta absolutnie wyczuwa mężczyznę, który włada sam sobą. Ona się czuje onieśmielona tym mężczyzną. I mówię, to nie polega na tym, że on włada, bo ją weźmie tak, nie? I to ma być ta władza. To jest żadna władza. To jest właśnie słabość mężczyzny. W ten sposób właśnie facet pokazuje, jak bardzo jest słaby. Natomiast facet, który włada sam sobą, jest niezwykle atrakcyjny dla kobiety. Na przykład panowie, jeżeli jesteście w małżeństwach, może już wiele lat, i może się zmagacie z masturbacją, i może na przykład wasze pożycie seksualne jest dosyć kiepskie. Powiem o tym jeszcze potem, będziemy mówić też o seksie w małżeństwie. I może to jest kiepskie. Panowie, wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że nie radzicie sobie z własną czystością. Jesteście dla swoich żon nieatrakcyjni. I nie chodzi oczywiście o to, że ona o tym wie. Ona nie musi o tym w ogóle wiedzieć. Kobieta to czuje. Ty jesteś po prostu niesilnym mężczyzną, a on jest niepociągający dla kobiety. Niesilny facet jest niepociągający.